Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj przyszedł czas przedstawić mój najlepszy, ostateczny skład w FIFA 20. Już nie będziemy go w jakikolwiek sposób modyfikować, ponieważ niektóre karty zostały sprzedane. Dlatego przenosimy się do FIFA 20, jak dobrze widzicie. Pamiętajcie byczki również o obozach u Uniteda, które startują w najbliższą sobotę 11 lipca i potrwają do 22 lipca. Wszystkie linki, wszystkie informacje macie w opisie. Wpadajcie, bo tam również ja się pojawię, są jeszcze miejsca dostępne, więc zapraszam, a teraz lecimy z odcinkiem. Mamy 4,4 miliony, jesteśmy oczywiście na moim głównym koncie na Xbox One. Mamy tyle końców, ponieważ niestety kilka kart już się sprzedało. Na liście transferowej są jeszcze dwie karty, czyli Van der Sar i Leo Messi Team of the Year. No i jak dobrze wiecie, albo też nie wiecie, w niedzielę, tą co teraz była, zakończyła się dla mnie niestety Ekstraklasa Games. Brałem w niej udział, do grupy trafiłem ze Skobiem, z Laurito i z Bejotem. Ze Skobim wygraliśmy 1-0, z Laurito zremisowaliśmy 1-1, no i z Bejotem wygraliśmy 1-0. Następnie przyszedł czas na fazę pucharową i tam odpadliśmy zawodnikiem Oskar nie jestem. Pierwszy mecz przegraliśmy różnicą jednej bramki, drugi mecz wygrałem w karnych, no i trzeci decydujący, straciłem pierwszą bramkę w 120 minucie na rzuty karne, no i potem w rzutach karnych przegrałem spotkanie niestety, więc dla mnie się Ekstraklasa Games już zakończyła, więc przejdźmy sobie do mojego głównego składu i pokażę Wam, jakim składem rozgrywaliśmy raz tamtą Ekstraklasę kilka dni temu, no i dwa Food Champions, gdzie zrobiliśmy 26-4 i przegraliśmy ostatni mecz na 27 i prawdopodobnie, albo też nie, w zależności od punktów, 27 mogło nam dać top 100. Przechodzimy już do składu. Mamy w bramce Edwina Van der Sara, 92 oceny ogólnej, karta Optimus Prime Van der Sara. I powiem Wam szczerze, że dla mnie jest to jeden chyba z najlepszych bramkarzy, jakim grałem. Zaufałem mu, postanowiłem, że FIFA 19 bronił mojego honoru podczas również Ekstraklasa Games, tylko wtedy to była wersja Medium, bo albo też Prime, już nie pamiętam. A tutaj karta Optimus wjechała, ponieważ i Prime'em grałem, i Medium grałem, Baby nie grałem, ale Optimusem też nie grałem, więc zaryzykowaliśmy, kupiliśmy Optimusa, grał naprawdę fajnie, nie zawalił tak naprawdę nam żadnej bramki, więc polecam serdecznie, kupiony bodajże za 600 tysięcy, 650, teraz go nawet troszeczkę drożej sprzedałem. Na prawej obronie Carlos Alberto Torresi, 94 oceny ogólnej, karta Optimus Prime, kupione za 900 tysięcy. No i tutaj mam dylemat pomiędzy dwoma kartami, pomiędzy Carlosem Alberto, Kenem Lalą i jeszcze bodajże... Nie, jednak tylko i wyłącznie te dwie karty wchodzą w grę, czyli Carlos Alberto, no i Kenny Lala. W mojej ocenie jednak Kenny Lala jest zdecydowanie lepszą kartą. Oczywiście mówimy o najlepszych wersjach, czyli tutaj Optimus Prime. Jeśli chodzi o Lalę, to karta Team of the Season. I w mojej ocenie Lala jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem. Strasznie go polecam. Tak naprawdę jego statystyki są genialne w każdym aspekcie. Nie ma chyba lepszej karty aniżeli Kenny Lala na prawej defensywie. Kolejną kartą jest Van Dijk, Virgil Van Dijk, 88 tempa, 99 obrony, 98 fizyczności, karta genialna, karta fantastyczna, kupiony za niecałe 2 miliony coinsów. No i powiem Wam szczerze, że troszeczkę mnie zawiódł. Wydaje mi się, że mogliśmy podjąć lepszą decyzję odnośnie drugiego stopera obok Sergio Ramosa, ponieważ Sergio Ramos oczywiście jest takim głównym dowodzącym mojego składu. Karta, która na środku defensywy robi taką robotę, no jest moją chyba ulubioną kartą w defensywie. A tutaj Van Dijk, kurczę, tak jakby troszeczkę był drewniany w porównaniu do Sergio Ramosa. Te główki w ogóle nie robią roboty, bo główek praktycznie nikt nie wrzuca na główkę. Ibra strzeli mi co prawda bramki z rzutu rożnego. No ale oprócz Ibry to tak naprawdę nie ma kto tam nawet strzelać, więc troszeczkę drewniana karta w porównaniu do Sergio Ramosa, dlatego też chyba podjąłbym delikatnie inną decyzję odnośnie tego drugiego defensora. No a obok to jest, tak jak już wcześniej wspomniałem, Sergio Ramos Garcia, kupiony za 760 tysięcy i zostanie prawdopodobnie ze mną do końca FIFA 20, nie będziemy już go zmieniać w żaden sposób. Kolejną kartą to jest Ferland Mendy, docelowo planowałem sobie zrobić tego Mendiego 93, niestety czas mi na to nie pozwolił,
I ostatecznie nie chciałem też zarywać nocy przed dzień, czy tam dwa dni przed turniejem, dlatego też został tylko i wyłącznie Ferland Mendy. Wiem, że są dużo lepsze karty od niego. No ta karta to była dobra wtedy, kiedy wyszła, tak? Czyli dawno, dawno temu, bo to jest karta która wyszła w okolicach świąt Bożego Narodzenia, więc tutaj na pewno ten 93 czy tam 91 będzie zdecydowanie lepszą kartą i docelowo w niego będziemy celować. Kolejną kartą to Frankie de Jong. Frankie de Jong i tutaj został wrzucony tylko i wyłącznie ze względu na zgranie i ze względu na kwotę, bo kupiłem go za zaledwie 350 tysięcy. Ja grałem kartą Team of the Season, sprzedałem go już za 500 tysięcy, więc nawet żeśmy troszkę zarobili, nie powiem, może nie. I bardzo fajna karta, grałem nią już dawno, dawno temu, kiedy robiłem 4 razy z rzędu top 100. Wtedy też Frankie de Jong, może pamiętacie, dajcie znać w komentarzu, kto pamięta to uderzenie z lewej nogi Frankiem de Jongiem, który idealnie wpakował piłkę do bramki przeciwnika w bodajże 90 albo w 100, nie, to była 88 chyba, albo 89 minuta i to nam dało w ogóle szansę na powalczenie jeszcze w dogrywce i potem wygraliśmy albo po rzutach karnych, albo jeszcze tam w dogrywce wpakowaliśmy gola. Więc ja bardzo dobrze wspominam Frankiego de Jonga odnośnie całej karty. No karta genialna, powiem wam szczerze, że kupiliśmy od razu sobie tego Kevina De Bruyne w wersji Team of the Season i jakoś specjalnie nie robił on nam różnicy w porównaniu do właśnie Frankiego De Jonga, więc jak najbardziej na tak, szczególnie teraz 300-400 tysięcy ta karta kosztuje, daje okejkę zdecydowanie, no a statystyki to ma takie jak ten pan, czyli Wojtuli, nawet lepsze. Kupiony za 4 miliony, 4,5 miliona, kupiony tak naprawdę na początku FIFA 20, no i chyba też zostanie już ze mną do końca. To czemu by nie? Karta, sami dobrze wiecie jaka jest. Karta genialna, karta, która ma wszystko. Karta, która jest również bardzo pomocna w połączeniu całego tego składu, żeby cały ten skład miał zgranie, więc jestem na tak. Rutkulit to jest to. To jest to, czego potrzebowaliśmy od początku FIFA i potrzebujemy dalej w tym momencie. Bo ja cały czas zamierzam grać w Foot Champions. Póki co chyba skupimy się tylko i wyłącznie na jednej platformie, bo dwie platformy to jednak jest bardzo duże wyzwanie, szczególnie w lipcu i sierpniu, gdzie ta FIFA naprawdę już jest strasznie nużąca, a teraz jak już odpadła Ekstraklasa, to motywacji też będzie coraz to mniej i czekamy pewnie wszyscy na FIFA 21 i myślę, że wy też czekacie, więc Rutkulit okej. Ale go nie będziemy sprzedawać i go nie będziemy sprzedawać do końca już FIFA, chyba że na statki gdzieś tam coś przepalimy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Napastnikiem dominującym Cristiano Ronaldo wersji Team of the Season, niewymienna karta, więc on na pewno ze mną zostanie do końca. Chyba że na statki gdzieś tam na końcu, czyli w sierpniu albo jeszcze we wrześniu. Może wtedy jak ktoś by też wystawił coś kozackiego, coś co będzie też miał taką wartość, bo nie mówimy tutaj o jakiejś karcie mega drogiej, ale bez jakiejś wartości sentymentalnej, tylko tutaj mówimy o karcie Cristiano Ronaldo w wersji Team of the Season, który tak naprawdę jest historyczną kartą, dzięki której mogliśmy tak naprawdę wspiąć się na te top 100, utrzymać się tam. Mówię wtedy oczywiście o karcie Team of the Year, ale ten TOTS jest, można powiedzieć, w jakiś sposób następcą tego TOTY, więc dla mnie naprawdę wielka wartość sentymentalna tego Ronaldo i nie będę chciał go się na pewno tak łatwo pozbywać, więc kto chce na statki, byczki, dawajcie znaka, ale pamiętajcie, że tutaj też musi być grube dzieło w drużynie przeciwnej postawione. Na PS-ie grał Toty Messi. Dlaczego Toty Messi? Ponieważ była to karta najbardziej mi znana, nie było mnie stać na Ronaldo na zary wersji Prime, ani Optimus, ani nawet 94, Eusebio nie chciałem, Garinczy nie chciałem, Ronaldinho nie chciałem, no nie mieliśmy tak naprawdę zbyt wiele tam alternatyw, więc padło na Leo Messiego, który huknął tam kilka brameczek, nie będę ukrywał, huknął sobie fajnie, elegancko i tyle, fajna karta, chociaż na ten moment FIFA, no można chyba coś lepszego znaleźć, gdyby się nie miało jeszcze pozostałości takich jak ja mam, czyli Kylian Mbappe, no i na lewej stronie Neymar da Silva Santos, karta Team of the Season, też go sobie sprzedaliśmy,
Kupiliśmy go za 4 chyba 700, sprzedaliśmy go za niecałe 4. Co ja mówię, za 5300 go kupiliśmy, teraz go sprzedaliśmy za 4200. Więc tak to się prezentuje, moi drodzy, na Mbappe. Powiedziałem tak naprawdę wszystko. Skład, jakim graliśmy, jest następujący. Ławka rezerwowych, Promes, Kent, Orsic, no i Van Bissaka gdzieś tam sobie nie zagrał ani jednego meczu, ale lubię go sobie wrzucić w 80, 70 minucie albo w dogrywce. Wtedy on naprawdę robi fajną różnicę i dogania spokojnie wszystkich zmienników mojego przeciwnika. Docelowo, no tutaj będzie Eder Militao, tutaj będzie Ter Stegen. Na prawą stronę może sobie wrócimy do tego Lali. Tutaj coś takiego sobie machniemy. Dawajcie znać w komentarzu, co byście proponowali, jak to tutaj sobie poustawiać. Mamy naprawdę bardzo duży budżet, albo będziemy dopiero mieli, myślę, w okolicach 8 milionów się zagręci. Możemy też sprzedać Mbappe w wersji Team of the Year, bo też już się nim bardzo dużo nagraliśmy. Więc dawajcie obowiązkowo znaka, a teraz będziemy kończyć. Będziemy kończyć. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Dawajcie znać obowiązkowo w komentarzu, co o tym sądzicie. I pamiętajcie o obozach u Oskara. Link w opisie i w komentarzu przypiętym. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Siemano.